rzeczywiście w Sejmie można nakręcić kolejny odcinek pana kapitalnej serii Sensacje XX wieku? Dziękuję bardzo, to na pewno tak, XXI wieku. I cały czas nad tym myślę, ponieważ rzeczywiście dzieje się ogromnie dużo ważnych spraw, które no, warto rozwikłać, bo co chwilę tutaj wychodzą jakieś sprawy, takie jak teraz tych komisji śledczych, które miały być powołane. Ja byłem przerażony tym pomysłem, bo z historii pamiętam, co zrobiły komisje McCarthy'ego w Stanach Zjednoczonych. Ilu ludzi zniszczyły te komisje. No ale Stany Zjednoczone to potężne państwo i oni sobie z tym poradzili. Czy my poradzilibyśmy sobie z takimi komisjami śledczymi badającymi wpływy rosyjskie, czyli coś bardzo nieokreślonego w Polsce? Nie wiem, na pewno zaczęłaby się nagonka, zaczęłoby się niszczenie ludzi, do czego prezes Kaczyński otwarcie nawoływał. Czyli zawieszenie członków i zawieszenie tej komisji ma sens? Ogromny, bo to jest ochrona Polski, to jest ochrona naszego życia, to jest ochrona wielu rodzin. W przeciwnym wypadku byliby to ludzie oskarżeni, nie wiadomo o co, którzy nie mieliby szans obrony. Wszystkie procesy demokratyczne zostałyby zawieszone. Więc całe szczęście, że ja z całym sercem głosowałem oczywiście za. Panie pośle, ale z drugiej strony w dobie wojny, tak brutalnej wojny i tej wrogości Rosji do Polski, która jest ogromna, to może rzeczywiście no, jest sens, żebyśmy my śledzili takie rzeczy, bo to nie wiadomo, z której strony może dopaść nas najgorsze. A gdzie prokuratura? A gdzie kontrwywiad? A gdzie wywiad? Gdzie właśnie tajne służby, których obowiązkiem jest przeciwdziałanie wrogim działaniom. Więc nagle zastępowanie tego przez polityczną komisję, która wiernie reaguje i realizuje polecenia z jedynej słusznej partii, już to przeżyliśmy. No, będzie komisja śledcza choćby dotycząca Pegasusa, to też można powiedzieć kontrwywiad wchodzi w grę. Ja sądzę, że takich komisji z biegiem czasu będzie coraz więcej, bo odkrywanie Pegasusa, sposobu inwigilowania nie tylko szarych obywateli, przeciętnych obywateli, ale posłów, no to już jest próba wpływania na kształt państwa. Sensacje XX wieku, myślę, że każdy powinien znać je, czy z telewizji, czy z książek. Czy w związku z tym, że jest pan teraz posłem, na przykład ma pan tak w planach, że może coś jeszcze dokręcić, może jeszcze jest jakaś tajemnica warta odkrycia? Zawsze tak. No coś w głębi duszy jednak pozostałem autorem Sensacji XX wieku, które teraz powinny się nazywać Sensacje XXI wieku i myślę, że tutaj w Sejmie, w czasie przemówień posłów, znajdę i w pracy w komisjach sejmowych, znajdę dużo ciekawych tropów. W jakiej komisji pan teraz pracuje? Jestem w dwóch komisjach, w Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu oraz w Komisji Obrony Narodowej. Spytam pana o taki jeden odcinek mi bliski, Sensacji XX wieku, podziemia Arado, Dolny Śląsk, Kamienna Góra, gdzie Niemcy no, myśleli o tym, że rzeczywiście znajdą sposób na rozwiązanie wojny. W ogóle te wszystkie, te całe fortyfikacje, umocnienia podziemne chyba były nieprawdopodobne. Spędził pan tam dużo czasu, prawda? Tak, dlatego, że w ogóle Dolny Śląsk fascynuje mnie po pierwsze swoją urodą. Jest to przepiękne. Przypominam, ta kraina, jest szczerze panu zazdroszczę, że pan tam mieszka, żyje, ale jednocześnie z drugiej strony jest strasznie zdewastowane, bo kiedy przyjeżdżałem tam, widziałem te zameczki, pałace, które popadły w ruinę, którymi się nikt nie opiekował. No trudno, taka jest nasza historia. Kamienna Góra to jest miejsce bardzo szczególne, bo bardzo tajemnicze z jednej strony, bardzo tragiczne, bo tam wymordowano bardzo wielu więźniów, którzy zostali zamknięci w, jak to nazwać, tunelu. Zostało odcięte powietrze w ten sposób i pomarli. Czy rzeczywiście produkowano tam samoloty odrzutowe, bardzo nowoczesne? Tu mam wątpliwości. Ale całe umocnienia podziemne III Rzeszy chyba były nieprawdopodobne, bo to rzeczywiście no, ta technika i to, jak oni to zrobili i czego sięgało. Podobno nawet takie tunele prowadziły z Dolnego Śląska do samego Berlina.
mogli to zrobić, mając niewolników, którzy musieli pracować ponad siły. I ich zresztą w ten sposób uśmiercano w filiach obozu Gross-Rosen. Oni budowali podziemne kwatery, bo to nie były umocnienia, to były podziemne kwatery dla Adolfa Hitlera i całego jego rządu. W jego kwaterze, tylko w jego kwaterze służyło 3,5 tysiąca ludzi, więc nie dziwmy się, że były to takie wielkie budowle. Panie pośle, proszę sobie wyobrazić, że największą oglądalnością wśród filmów dokumentalnych cieszą się te o tych największych zbrodniarzach, bo znam takie właśnie między innymi statystyki o Hitlerze, o Stalinie. Dlaczego to tak cały czas nas współczesnych pasjonują, te tematy? Ja sądzę, że to twórcy, w tym również ja, chcą, żeby to było znane, żeby to się nie powtórzyło. Bo jest w tym coś niezwykłego, że Stalin mógł osiągnąć taką władzę, że z kiwnięciem palca skazywał ludzi na śmierć, że odpowiada za śmierć, na jego rozkaz wymordowano miliony ludzi. Dlaczego? Jak tak się stało? Dlaczego do tego dopuszczono? Z drugiej strony Hitler, który nie mordował swoich obywateli, on mordował Żydów i mordował tych, którzy stali na jego drodze budowy tysiącletniej Rzeszy, czyli ludność okupowanych terenów. Ale jest taki współczesny zbrodniarz, to jest Putin. No nie w tej skali, ale bez wątpienia tak. On realizuje właśnie ten myśl Stalina. Stalin wysiedlał całe narody, żeby je zaludnić Rosjanami. To samo Putin, który stara się podbić Ukrainę, żeby Ukraina nie była ukraińska, tylko żeby była rosyjska. I dlatego sądzę, że jest to bardzo budujące i optymistyczne, że cały świat tak wsparł Ukrainę. Panie pośle, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, my jesteśmy też krajem bardzo podzielonym. Właśnie poprzez te wszystkie polityczne układy, zawirowania, sympatie, antypatie. Ja to widzę też będąc tutaj w Sejmie. Czasami to jest mowa nienawiści, naprawdę. No powiedziałbym z jednej strony tylko, czyli ze strony PiSu. Ale też słuchałem teraz wystąpień posłów i z jednej strony, czyli PiSu, i z drugiej strony, czyli koalicji. I ci z koalicji powiedzieli, nie czas na kłótnie. Połączmy nasze siły, odbudujmy Polskę, bo przez 8 lat doprowadziliście do jej strasznego stanu. No ale jednak te 7 milionów wyborców też opowiedziało się za PiS-em i też z kolei, bo to zawsze jest tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Rzeczywiście pan mówi o mowie nienawiści PiS-u, no ale ja mi się wydaje, że też niektórzy posłowie koalicji, no też mają powiedzmy gdzieś tam na końcu języka jakąś tam agresję czy też awersję do drugiej strony politycznej. Ja to na własnej skórze odczułem tę agresję, dlatego że oni zdawali sobie sprawę, oni, czyli PiS, zdawali sobie sprawę, że stanowię zagrożenie dla ich efektu wyborczego. I dlatego zgodnie z wezwaniem prezesa Kaczyńskiego postanowili mnie zniszczyć moralnie, jak powiedział prezes Kaczyński, nawiasem mój kolega ze studiów. I metody, jakie używali, kłamstwa, jakie powielali, no były bolesne, ale jak się okazuje, wygrałem wybory i to dużo przed ich posłem, przed Antoniem Macierewiczem, chociaż startowaliśmy z tego samego okręgu. Co by pan chciał przekazać swoim wyborcom i nam wszystkim z mównicy sejmowej, bo na pewno też dojdzie do takiego momentu, kiedy pan po prostu wystąpi właśnie w roli posła z mównicy? No bez wątpienia, no, na razie obserwuję, na razie uczę się. Tak jak pan prezydent, który się uczy. No, trudno powiedzieć z jakim rezultatem, ale ja też się uczę i chciałbym powiedzieć, że właśnie to wezwanie do jedności jest czymś ogromnie ważnym. Drodzy koledzy z PiSu, nie atakujcie nas, nie starajcie się zakłócać wystąpień posłów koalicji, tylko zastanówcie się nad tym, jak wspólnie, razem możemy Polskę budować, mocną, silną, potężną.